Wiele filmów popularno-naukowych mogłoby być naprawdę nudnych, gdyby nie montaż, czyli odpowiednie cięcia, łączenie fragmentów, zmiany planów, obecność przebitek czy dodanie podkładu muzycznego. Te wszystkie zabiegi sprawiają, że nagranie jest ciekawsze i bardziej dynamiczne. W trakcie montażu usuwamy też różnego rodzaju przeszkadzajki, jak na przykład to ziewanie. Postarajcie się przypomnieć sobie jakiś film, który bardzo dobrze się Wam oglądało. Co w montażu zwróciło Waszą największą uwagę? Jeśli faktycznie był dobrze zmontowany, a Wy nie skupialiście się na kwestiach technicznych, to prawdopodobnie nie będziecie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Dobry montaż to taki, który nie zwraca uwagi oglądającego, jest przeźroczysty. Tak jak wspomniałem, montaż to nie tylko łączenie różnych fragmentów filmu w jedną historię. Podczas niego usuwa się niepotrzebne dźwięki, błędy. Odpowiednimi zabiegami zwiększa dynamikę oraz urozumiajca narrację tworzonego materiału. Dobry montaż opiera się na pewnych zasadach, które czasem można łamać, szczególnie w produkcjach internetowych. Każdy film złożony jest z różnych ujęć. Jeśli je łączycie, to różnica planów filmowych między jednym i drugim fragmentem powinna wynosić minimum 2. Wtedy nie czuć tego niekorzystnego szarpnięcia, jakie zrobiliśmy przed chwilą. Oczywiście w produkcjach domowych wszystko zależy od tego, gdzie nagrywacie, jakie macie możliwości techniczne. Wydaje się, że w takich nieskomplikowanych filmach wystarczające są przejścia pół plan, pół zbliżenie. Taki zabieg najlepiej robić, kiedy materiał kręciliście w rozdzielczości 4K. Wtedy zbliżenie nie popsuje znacznie jakości filmu. Przybliżając nawet czterokrotnie, będziecie mieli wystarczającą jakość obrazu Full HD. Jeśli już pracujecie na materiale Full HD, robienie takich zbliżeń nie jest dobrym pomysłem. Obniży to znacznie jakość wideo. Zresztą widzicie to teraz sam. Są dwa wyjścia z takiej sytuacji. Po pierwsze, nie robicie nic i zostawiacie takie szarpnięcie. Jak widzicie, nie są one zbyt estetyczne, ale tak naprawdę są akceptowane w produkcjach internetowych. Albo robicie cięcie i to cięcie potem zakrywacie przebitką, czyli dodatkowym ujęciem, które pomaga Wam w płynnym montażu, ale o tym dowiecie się za chwilę. I ostatnia rada. Docinajcie tak ujęcia, żeby nie zostawiać zbyt dużo ciszy przed i po wypowiedzi, jeśli nie wynika to z prowadzonej narracji. Dzięki temu film będzie bardziej dynamiczny. Zanim poproszę Was o zrobienie ćwiczenia, w których przetestujecie te zasady, nauczę Was podstaw obsługi programu do montowania. W sieci znajdziecie kilka darmowych propozycji. Ja wybrałem DaVinci Resolve 16. Nie generuje on znaków wodnych na Twoim filmie, nie jest też ograniczony czasowo. Możecie go używać nawet w celach zarobkowych. Poza tym jest naprawdę prosty w obsłudze. Ściągniecie go ze strony, do której link macie w opisie filmu. Po jego uruchomieniu zobaczycie okno. Tutaj znajdą się wszystkie Wasze projekty. Rozpoczynając pracę z nowym filmem, klikacie prawym przyciskiem myszy na Untitled Project i wybieracie Project Settings. Tutaj ustawiacie parametry takie, jakie macie w Waszym pliku roboczym. Ja swój nagrywałem z szybkością 24 klatek w rozdzielczości 3840x2160 pikseli, czyli 4K. Na nim pokażę, jak zrobić podstawowy montaż. Zapisuję zmiany i otwieram nowy projekt. Następnie ładuję swój plik wideo do programu. Robię to w zakładce Media. W tym celu znajduję folder, w którym zapisany jest plik. Przeciągam go niżej w miejsce opisane jako Media Pool. Teraz mogę zobaczyć, jak wygląda. Na początku filmu krzątam się coś, poprawiam, układam włosy. W podglądzie można usunąć ten fragment. Zaznaczam suwakiem miejsce za tym, które chcę usunąć i klikam klawisz I. W podobny sposób mogę pozbyć się końcówki materiału. Wtedy zaznaczam koniec interesującego fragmentu i klikam O. Ale nie zrobię teraz tego, bo zostawiam jego docięcie już we właściwej zakładce, czyli Edit. Teraz właśnie ją otwieram. Wstępnie przycięty plik przeciągam na oś czasu, czyli Timeline. To wizualne odzwierciedlenie mojej produkcji, które pokazuje, co dzieje się w danym momencie trwania filmu. Podzielona jest ona na ścieżki. W tym momencie widzicie wideo oraz audio. Na nich obie składowe filmu odzwierciedlone są jako graficzne bloki, którymi można manipulować, na przykład robić wspomniane cięcia. OK, zabieramy się w takim razie do pracy.
Teraz to, co słyszałeś wcześniej, trzeba wyciąć. I to też, a potem sprawnie połączyć. Do cięcia używam funkcji ostrza, klikam więc na żyletkę. W wyborze miejsca cięcia pomoże mi ścieżka audio. Zobaczcie, tutaj widzicie klaps. Dzięki niemu możecie zorientować się, gdzie zaczyna się pewna partia nagranego materiału. Potem powinna pojawić się wypowiedź, która jest cichsza i dłuższa. Robię zatem cięcie tuż przed nią i po niej. Tutaj widzicie też charakterystyczny, mocny, krótki dźwięk. To odgłos kaszlu. Jego też trzeba usunąć. Tnę więc pomiędzy nim a kolejną partią wypowiedzi. Docinam też końcówkę. Teraz usuwam niepotrzebne fragmenty za pomocą klawisza Backspace. Podczas docinania pamiętajcie, żeby w menu, które pojawia się po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy na filmie, wybrać opcję Link Clips. Dzięki temu jednocześnie będziecie ciąć wideo i audio. Unikniecie w ten sposób problemów z ewentualną synchronizacją dźwięku i obrazu. Jeśli przycięliście za dużo albo za mało, nie martwcie się, rozszerzcie widok klikając klawisz Alt i pokręćcie kółkiem myszy. Złapcie koniec dociętego bloku i odpowiednio przesuńcie go albo w lewo, albo w prawo. W ten sposób odejmiecie nadmiar bądź wrócicie odpowiedni fragment usuniętego materiału. Oba bloki należy teraz połączyć. W tym celu klikam ikonę magnesu i przesuwam jeden blok do drugiego. Dzięki temu ich końce łączą się idealnie. Jeśli nic więcej nie zrobię, cięcie będzie widoczne jako szarpnięcie. Tak jak mówiłem, w produkcjach internetowych przyjął się taki sposób, ale nie wygląda to zbyt dobrze. Usunę to niekorzystne wrażenie, zmieniając plan. Robię to w zakładce Inspektor. Przy pomocy myszki zmieniam krotność przybliżenia, czyli zoom. Kadr reguluję po kliknięciu ikony Freeform. Wtedy to obraz mogę złapać myszką i dostosować tak, żeby wyglądał dobrze. Oto efekt. W opisie filmu znajdziecie dwa krótkie materiały wideo. Jeden w jakości 4K, a drugi Full HD. Poćwiczcie na nich zagadnienia, o których właśnie mówiliśmy. Jeśli coś sprawiało Wam problemy, zajrzyjcie do tutorialu programu DaVinci Resolve. Link do niego znajdziecie w opisie filmu. Teraz zajmiemy się przebitkami. Czasem dodaje się je, żeby pokazać przebieg jakiegoś eksperymentu, ankietę uliczną czy relację zbudowania, na przykład urządzenia. Innym razem głównie po to, żeby zamaskować jakieś cięcia. Niezależnie od tego, dlaczego chce się je umieścić, powinny one uzupełniać narrację. Przebitki oczywiście możecie nakręcić sami. Kiedy je montujecie, zwróćcie uwagę na następujące kwestie. Kiedy pracujecie na materiale z dwóch kamer, najpierw zsynchronizujcie je ze sobą, patrząc na klaps na ścieżkach audio. Dopiero potem zajmijcie się cięciem materiału. Dzięki temu nie pogubicie się w montażu. Więcej na ten temat dowiecie się w odcinku dotyczącym pracy z dźwiękiem. Jeśli zarejestrowaliście jakiś eksperyment albo coś budujecie, nie musicie pokazywać wszystkiego. Pomińcie to, co oczywiste. Zbijając jakiś prosty przedmiot, nie musicie pokazywać wbijania 10 gwoździ. Coś takiego tylko spowolni akcję i najprawdopodobniej zirytuje oglądającego. Pokażcie pracę z dwoma gwoździami i potem gotowy efekt w postaci skrzynki. Jeśli montujecie jakąś dynamiczną akcję, to cięcia róbcie na ruchu. To znaczy, jeśli macie zarejestrowany jakiś ruch, tnijcie w jego trakcie i sklejcie z innym ujęciem, które jest jego kontynuacją. Dzięki temu pokażecie jego płynność, a same cięcie będzie bardziej przyswajalne przez widza. Nie będzie zwracać uwagi. Pamiętajcie też, żeby zachować kierunek ruchu. Jeśli tworzycie jakąś historię, w której śledzicie postać czy obserwujecie zwierzęta, ich ruch powinniście pokazać tak, żeby w poszczególnych ujęciach poruszały się w tę samą stronę. Jeśli przykładowo osoba raz biega w lewo, a potem nagle w prawo, sprawi to wrażenie, że się cofa. Tę zasadę możecie złamać, jeśli chcecie nadać sytuacji ton bardziej komediowy, tak żeby na przykład śledzona jaszczurka miała wielką zabawę, że ucieka przed jakimś drapieżnikiem, albo szukający czegoś człowiek wydawał się zaglądać w każdy zakamarek miasta. Filmy, które możecie zastosować jako przybitki, znajdziecie również w sieci. Istnieje naprawdę bardzo dużo stron internetowych, na których dostępna jest duża baza darmowych filmów. Linki do przykładowych znajdziecie w opisie filmu. Pamiętajcie, że jeśli już wybierzecie jakiś materiał, upewnijcie się, na jakich warunkach możecie go wykorzystać. Na stronie Pexels odpowiednie informacje znajdziecie pod plikiem wideo. Przykładowo widzicie, że ten film można wykorzystać bezpłatnie.
Po kliknięciu na przycisk informacje pojawia się komunikat, że nie musicie nawet podawać jego źródła. Warto oczywiście przeczytać więcej o licencji, która mówi, do jakich celów można, a do jakich nie wykorzystać dany materiał. Wybraną przebitkę, którą zapisaliście, przeciągacie na oś czasu w odpowiednie miejsce. Ponieważ wiecie już więcej na temat montażu materiału wideo, znajdźcie na jednej ze stron jakieś filmy i ułóżcie je w pewną krótką historię, która mogłaby funkcjonować jako przebitka. Pamiętajcie o wskazówkach, które Wam podałem. Jeśli chcecie, możecie to zrobić na własnoręcznie nakręconym materiale, do czego zachęcam. Po wykonaniu ćwiczenia przyjrzyjcie się swojemu filmowi, poproście kogoś bliskiego o ocenę. Zapytajcie, czy montaż skupia uwagę, czy udało się Wam osiągnąć efekt przeźroczystości. Kolejnym ważnym elementem filmu jest muzyka. Dobierając ją, pamiętajcie o kilku zasadach. Wybierajcie taką, która podkreśli emocje, które chcecie wywołać. Śmiech albo dramaturgię. Jeśli ma być ona tłem dla Twojej wypowiedzi, niezależnie od jej charakteru, wybierajcie raczej mniej skomplikowaną. Zbyt duża ilość dźwięków może rozpraszać oglądających. Muzyka nie może być również zbyt głośna. Tworząc film, możecie nawet w pewnych fragmentach całkiem z niej zrezygnować, na przykład kiedy chcecie całą uwagę skupić na tym, o czym mówicie. Jeśli nie macie pomysłu, jak ciąć materiał, wykorzystajcie do tego rytm muzyki. Dzięki temu montaż będzie przyjemniejszy dla oka. Tylko pamiętajcie, ta zasada dotyczy materiału albo jego fragmentu, w którym nic nie mówicie. Jest wiele serwisów, z których możecie pobrać darmowe utwory, nawet sam YouTube stworzył taką bibliotekę. Możecie tam znaleźć muzykę posegregowaną według nastroju, gatunku czy wykonawcy. W wielu przypadkach nie musicie nawet podawać źródła pliku, który wykorzystujecie. W innych przypadkach zostaniecie poproszeni o podanie określonych informacji, które znajdziecie pod wybranym utworem. Podłożenie ścieżki dźwiękowej też nie jest problemem. Wybrany plik po prostu przeciągacie na oś czasu. Możecie dostosować jego głośność, podciągając lub opuszczając linię przebiegającą wzdłuż bloku, który reprezentuje dźwięk. W sytuacji, w której chcecie, żeby muzyka, którą macie w tle, odpowiednio ściszała się wtedy, kiedy coś mówicie, możecie to ustawić. Użyjcie w tym celu klawisza Alt, gdy go naciśniecie i jednocześnie klikniecie myszką na wspomnianą linię na ścieżce audio, zaznaczycie miejsce, w którym można przeprowadzić jakąś akcję, ściszyć albo pogłośnić. Jeśli okaże się, że muzyka jest za głośna i nie chcecie ściszać każdego fragmentu z osobna, użyjcie suwaka po prawej stronie. Jeśli chcecie, aby muzyka pojawiała się stopniowo, chwyćcie początek bloku, który reprezentuje plik dźwiękowy w jego górnym rogu. Pociągnijcie go teraz w przód. Podobny trik możecie zastosować do wideo. Dzięki temu obraz będzie wychodził z ciemności albo też do niej zanikał. Nagrajcie teraz krótki fragment wideo z dowolną wypowiedzią. Wybierzcie do niego odpowiedni podkład muzyczny. W miejscach, w których mówicie, zróbcie tak, żeby była ona mniej słyszalna. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat pracy z dźwiękiem, obejrzyjcie odcinek cyklu, który poświęcony jest właśnie temu zagadnieniu. Na koniec mam dla Was dodatkową informację. Jak dobrze zrenderować plik z filmem w programie DaVinci Resolve 16? Żeby to zrobić, kliknijcie na zakładkę Deliver. W zależności od tego, czy chcecie wyrenderować wszystko, co znajduje się na osi czasu, czy też fragment, wybierzcie w polu Render bądź Entire Timeline bądź In-Out Range. W tym drugim przypadku musicie wybrać obszar. Musicie użyć tutaj znanych Wam skrótów I oraz O, które po kliknięciu na danym obszarze zaznaczą odpowiednio jego początek i koniec. Klikając na ikonę w lewym górnym rogu rozwincie okno, w tym, którym znajdują się szczegóły dotyczące renderowania. Co ważne, są tu już przygotowane presety w zależności od tego, gdzie chcecie publikować Wasze wideo. Zakładam, że na YouTubie, więc wybieram tę opcję. W darmowej wersji nie możecie renderować w 4K, ale Full HD w zupełności wystarczy. Poniżej wpisujecie nazwę i lokalizację pliku. Jeśli chodzi o format, to wybierzcie MP4. W tym przypadku zostanie użyty kodek H264, który jest preferowany przez YouTube. Potem klikacie na Add to Render Queue. Teraz po prawej stronie Start Render. W tym odcinku to już wszystko. Wiedza w nim zawarta pozwoli Wam zmontować prosty film wideo.
Zobaczcie koniecznie też następny film. Rozszerzam w nim nieco temat montażu, dodawania efektów i też pokazuję, jak zrobić bardzo prosto miniaturę filmu. Do zobaczenia!